Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym, szóstym już spotkaniu Franko-Lubnego Club de Lecture, który to klub dzisiaj ma na celu omówienie jednej z najbardziej znanych powieści Amélie Nothomb, belgijskiej pisarki francuskojęzycznej, która napisała pełno powieści, ale ta akurat powieść, ósma z kolei, dostała nagrodę Akademii Francuskiej i była jedną z najbardziej znaczących. Ja dzisiaj tylko przypomnę, że nasz Club de Lecture jest transmitowany w dwóch zamkniętych grupach, tak więc jest to Nomadniczy Klub Frankolubnych oraz Klub Książki dla Polaków w Belgii. Jeżeli ktokolwiek tutaj do nas się podłączy, to bardzo proszę napiszcie, skąd nas oglądacie, przywitajcie się, nie krępujcie się, możecie zadawać pytania. Ja wiem, że parę minut upłynie, zanim Facebook wyświetli powiadomienia, przypomnienia, żeby tutaj ludzie się pojawili. Niemniej jednak, tak czy owak, nagranie z tego spotkania dzisiejszego pozostanie w obu grupach. Będzie można oczywiście obejrzeć to z powtórki. Ja nazywam się Nika Wigo, jestem frankolubną nomadką, mieszkam i we Francji, i w Belgii. We Francji od 31 lat, w Belgii od lat ponad 10, jedną nogą. Tak więc te tematy francuskojęzyczne są mi bardzo bliskie i to było jakby powodem stworzenia frankolubnego klubu, klubu frankolubnych, czyli osób zainteresowanych kulturą francuskojęzyczną, nie tylko kulturą Francji, kulturą Belgii, Szwajcarii francuskojęzycznej, Quebecu. Te tematy zawsze będą się u nas przewijać. Wracając do grupy, która nazywa się Klub Książki dla Polaków w Belgii, jest ona prowadzona przez dwie dziewczyny. Założyła ją Anna Tylman, moja koleżanka z Klubu Polki na Obczyźnie i również członkini Klubu Frankolubnych, oraz Kasia Pawluch, także z Klubu Polki na Obczyźnie, także z Klubu Frankolubnych. Kasia jest również tam adminką. I mamy przyjemność znać się już osobiście i to od dość dłuższego czasu. Obecna dziś będzie również Lucynka Angerman, mieszkająca także w Brukseli, która jest poetką i wielbicielką literatury francuskojęzycznej i naprawdę ma ogromną wiedzę dotyczącą tej literatury, czytała wiele, wiele książek, tak więc bardzo często bierze udział w naszych spotkaniach na żywo. A ponieważ dzisiejsza książka jest poświęcona powieści, której akcja dzieje się w Japonii, dołączyła do nas dzisiaj Aleksandra Karapko, która jest wielbicielką Japonii, japońszczyzny w szerokim tego słowa znaczeniu, kultury japońskiej i która uczy się również języka japońskiego. Nie sprawdziłam, jaki jest jej stopień znajomości, ponieważ mój jest zerowy. Nie wiem nawet, jak się mówi dzień dobry, ale zaraz się jej zapytamy. Więc wierzę na słowo, że jest to język prosty, bo powiedziała, że jest to język prostszy niż chiński. Mnie to nic nie mówi, bo ani jeden, ani drugi mi się wcale proste nie wydają. Jako pierwszą więc przywitam, już teraz nie będę tak gadać i gadać, zapraszam je tutaj od razu do siebie. Jako pierwszą powitam Anię Tylman. Cześć, witam wszystkich. Witam przede wszystkim oczywiście moją grupę. Jeżeli ktokolwiek z grupy książek w Belgii nas obserwuje, to naprawdę będzie mi bardzo miło, żeby wreszcie ta grupa troszeczkę się inaczej otworzyła na innego typu wymiany i interakcje w tej grupie. Zaproponowałam tą książkę właściwie dzięki mojemu synowi, który miał to jako lekturę w szkole. Nawet się zdziwiłam, że taka lektura, ale no, akurat w Belgii, zwłaszcza w szkole europejskiej, nie trzymają się tak twardo tych takich lektur. Bym powiedziała, nudnych.
Mam wrażenie, że przyplatają, że są te lektury, które są konieczne do znania historii czy historii literatury, ale są też i takie nowoczesne, które poruszają tematy społeczeństwa czy problemy obecnego czy prawie obecnego społeczeństwa. Bardziej życiowe, tak? Tak, że na przykład życiowe i że potem na ten temat dyskutują i mają prawo mieć swoje zdanie, więc bo osobiście nie przepadam jakoś za bardzo za tą autorką. Mam ją tak troszeczkę za taką dziwaczkę. Wiem, że... No bo ona jest troszkę dziwaczką. Zaraz zresztą o tym będziemy jeszcze szerzej rozmawiać, obszerniej omówimy tę kwestię, bo tych takich dziwacznych elementów w jej życiu, w jej jakby postaci jest więcej. Na razie, jeśli pozwolisz, to zaproszę twoją współadminkę z klubu Książki dla Polaków w Belgii. Gdybyś mogła spróbować przekręcić swój telefon, żeby być poziomo, to byłoby cię lepiej widać, bo zaraz będzie nas pięć, więc będzie coraz mniej ekranik. Kasia, witamy Kasię Pawluch, adminka Książki dla Polaków w Belgii i nasza koleżanka z klubu Polki na Obczyźnie, wieloletnia, no i frankolubna oczywiście. I chciałam zaznaczyć, że Amélie Nothomb to moja ulubiona autorka belgijska. No proszę, no. Dobrze trafiłyśmy. Jestem to dla was. Tak, Ania, chyba masz problem z tym, masz zablokowane wykręcanie. No, dobra, to zostań tak, jak jesteś. Zapraszamy teraz Lucynkę. Lucynka, witam. Cześć, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. A ty znasz Amélie Nothomb, czy to była... Ania się kręci. Nie, to nie. Moją pierwszą książkę, którą przeczytałam, to było Sław, czyli Pragnienie. To jedna z jej ostatnich, chociaż już pewnie nie ostatnia, bo biorąc pod uwagę, że Amélie pisze jedną książkę, wydaje jedną książkę w roku, no to ciężko być na bieżąco z nią. Bo byłam kiedyś, w 2020 ona była zaproszona na targi książki tutaj w Brukseli, razem z Erikiem Emanuelem Schmidtem mieli konferencję i ona właśnie prezentowała tam swoją tą najnowszą wtedy książkę Sław i tą książkę wtedy sobie kupiłam i to była moja pierwsza, którą przeczytałam, bo ja podobnie jak Ania uważałam ją zawsze za taką książkę, za taką dziwaczkę i jakoś tak nie bardzo mnie ciągło do niej, zwłaszcza, że jest mocno reklamowana, a ja nie lubię, kiedy się tak wciska jakiegoś autora na siłę, ale przeczytałam tę książkę Sław i bardzo mi się spodobała, to muszę przyznać. No jest kontrowersyjna bardzo kobieta, jej poglądy dają do myślenia. Akurat nie wiem, czy ktoś czytał z was tą książkę Sław, to jest o Panu Jezusie. O Panu Jezusie. Tylko Pan Jezus pokazany, jego męka, droga krzyżowa i całe jego życie w zupełnie inny sposób. Książka jest pisana autorem, narratorem jest Pan Jezus właśnie. Polecam, nie będę tutaj zdradzać, nie chcę zdradzać, o czym jest ta książka, ale ja jako katoliczka bardzo, bardzo to mną wstrząsnęło, no dało mi do myślenia, to nie wstrząsnęło moją wiarą, ani moim spojrzeniem na wiarę. Tak, ale poruszyło mnie, że ktoś może mieć inne spojrzenie, że ktoś może tak to widzieć, zwłaszcza, że Amélie jest też z rodziny katolickiej, nie wiem jak w tej chwili wygląda jej wiara, czy ona jest wierząca, praktykująca, czy nie, no ale pochodzi z rodziny katolickiej, więc pewnie też jakoś tak była wychowywana jednak w takim rygorze katolickim, zwłaszcza, że jej dziadek bardzo był taki prawicowy, więc podejrzewam i też mocno osadzony w wierze. Dobra, ja się rozgaduję nie na temat tego, teraz o czym mamy rozmawiać, ale właśnie, tak, a drugą moją książkę, jeszcze tylko powiem, że drugą książkę, którą przeczytałam, to właśnie Stupor i Tremblement, którą mi Ania pożyczyła na to dzisiejsze spotkanie. Także do tej pory przeczytałam tylko te dwie książki, ale teraz czuję, że się na tym nie skończy, bo ta druga też mi się spodobała, też jest specyficzna i spodobała mi się. Super. Zapraszam do nas jeszcze Olę z Zielonej Góry, którą miałam okazję poznać w ten weekend, ponieważ byłyśmy razem na pewnym wydarzeniu w Inwałdzie i spotkałyśmy się, no to po prostu taki przypadek jak siła przyciągania, prawda?
Ola jest, tak jak powiedziałam, pasjonatką wszystkiego, co jest japońskie i ma na ten temat bardzo obszerną wiedzę, więc pomyślałam, że będzie bardzo dobrym uzupełnieniem naszego tutaj kwartetu, więc zrobi się kwintet, żeby pokazać troszeczkę tak tło to japońskie i jakby to, jak można rozumieć te ich zachowania, które mnie osobiście, zachowania tych japońskich postaci książki były dla mnie bardzo dziwne. I teraz powiedz tylko, Olu, od jak dawna interesujesz się właśnie Japonią? I od jak dawna uczysz się japońskiego? Japońskiego to się uczę od 18 lat, jak poszłam na studia, bo tam pierwsze moje kroki właśnie były z japońskim. Wszystko się zaczęło od takich, jak to się mówi, rzeczy łatwiejszych, bo się wcześniej oglądało bajki takie japońskie, anime, no to się też jakby ten początek tak rozpoczął. Ale teraz bardziej weszłam w kulturę związaną z żywieniem, z różnymi takimi elementami sportowymi, też zrozumienia tej filozofii ich życia, też połączonej ze sztuką. Tego jest naprawdę dużo i no, jeszcze twierdzę, że nie wiem jeszcze wszystkiego i chciałabym się dowiedzieć jak najwięcej, bo tego jest naprawdę dużo. Przez tyle lat, ile się nazbierało, i oni też łączą z innymi kulturami, bo jeszcze też wiele jest rzeczy, które łączą z kulturą indyjską, buddyjską, więc to jest naprawdę obszerny temat do mówienia. Jeżeli chodzi o tą autorkę, to dopiero o niej się dowiedziałam w zeszłym tygodniu, bo dopiero od zeszłego tygodnia jestem tutaj w klubie. I naprawdę się ucieszyłam, bo nie zawsze mam możliwość czytania książek, a dużo szukam właśnie o tej tematyce i naprawdę jestem zachwycona tą książką, bo naprawdę jest bardzo dużo rzeczy pokazanych, kulturowych rzeczy i tylko trzeba po prostu też mieć ten zmysł patrzenia. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie dziewczyny, ja proponuję, że ja będę, że tak powiem, jakby może nie to, że narzucać, ale wskazywać temat i prosić o wypowiedzenie się, jeżeli któraś będzie chciała, ponieważ jesteśmy w kwintecie, to już zaczyna być liczna grupa, jeżeli któraś będzie chciała coś dodać, to po prostu pomachajcie, żeby nie stworzyła się w pewnym momencie taka kakofonia. Więc jeśli pozwolicie, to ja na początek bym poprosiła Lucynkę, żeby tak naświetliła nam troszeczkę sylwetkę autorki w paru słowach, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, jak wyglądała jej ścieżka życiowa. I potem, jeżeli któraś będzie chciała coś dodać, to zapraszam. Lucynko? No ja myślę, że już na sam początek będzie problem, bo już sama data jej urodzenia jest problematyczna, bo znalazłam w kilku źródłach, nawet w książkach jej są różne wersje, więc pierwsza wersja jest taka i częściej powtarzająca się, więc podejrzewam, że ta prawdziwsza, chociaż Kasia jako miłośniczka pewnie wie lepiej, zobaczymy co powie, więc to jest wersja, że się urodziła, zaraz bym teraz roku nie pomyliła, w 66 w lipcu, 9 lipca na Eterbeku w Brukseli. No i to by było fajnie, no bo biorąc pod uwagę, że ma rodziców Belgów, więc super, że urodziła się tutaj u nas w Brukseli. Natomiast druga wersja jest taka, że się urodziła rok później w Japonii. W Kobe, tak, chyba tak jest. Też mam taką wersję. Też była wersja i w sierpniu, w 67 w Kobe w Japonii. No także ciężko mi teraz stwierdzić, nie wiem, czy ona się do tego kiedykolwiek ustosunkowała, a co jest najśmieszniejsze, na jakiejś stronie, nawet nie w Wikipedii, tylko właśnie trafiłam na stronę taką literacką, gdzie jest ona przedstawiona i tam też było podane właśnie 67 w Japonii, że się urodziła. Więc no nie wiem, która jest wersja prawdziwa. W oficjalnym opracowaniu jej tej książki jako lektury dla uczniów to jest Kobe podano jako... No i właśnie, ja też w tej książce ostatniej, którą tutaj właśnie omawiamy, jest Kobe podana, natomiast w tej mojej sławie jest podana Eterbek, więc ja nie wiem, czy ona po prostu bawi się w kotka i myszkę ze swoimi czytelnikami i to jest
i to ona jest autorką tego niedopowiedzenia, bo w zależności kolejne której książce, dziwactwo. No właśnie, jej dziwactwo. Kolejne poza kapeluszami. Może bo w którejś powieści było jej to do czegoś potrzebne i tak zostało, nie? No właśnie, ciężko to stwierdzić. No kolejnym jej dziwactwem to oczywiście kapelusze, chociaż jeżeli się dobrze poszpera, to można trafić na zdjęcia bez kapelusza i wtedy trzeba się dobrze zastanowić, czy to jest na pewno ona, bez kapelusza i bez mocnego makijażu, bo też charakterystyczne dla niej jest te czerwone usta zawsze, czarny strój, czerwone usta, czarny kapelusz. No w Brukseli też oczywiście była w kapeluszu i mocno, mocno pomalowana, więc od razu ją rozpoznałam. Gdyby była bez makijażu, pewnie bym nie wiedziała, że to ona. No ale wracając do jej biografii, no to urodziła się, załóżmy, w Brukseli. Bardzo szybko wyjechała, bo jej ojciec był ambasadorem, ale wcześniej on był chyba konsulem. Między innymi w Japonii, w Chinach, no w różnych krajach i w Stanach chyba też był i ona tak razem z matką i ze starszą siostrą tak za ojcem jeździły i do Belgii wróciła dopiero do, chyba miałem lat 17, jeśli dobrze pamiętam i tutaj chodziła do szkoły, do liceum w dzielnicy Ukl, potem poszła na studia tutaj, filologię romańską, czy romanistykę, jak to się na romanistykę, ale ciężko mi tutaj było się odnaleźć w tej Brukseli, chyba ona ogólnie, mimo że jest Belgijką, to chyba się w Belgii czuje w Brukseli najgorzej z tych wszystkich krajów, tak mi się wydaje, zresztą może po prostu się źle czuje ogólnie, bo chyba ona taka trochę dziwna jest, że się ogólnie ma jakieś problemy ze światem. No i wróciła już później, bo ojciec został wtedy już ambasadorem w Japonii, więc chyba kończyła studia w Japonii. Teraz Kasiu, ratuj. Czy ona te studia skończyła? A nie wiesz też, bo że zaczęła te studia tutaj, ale że źle się tutaj czuła i w szkole, i na studiach, na uniwersytecie, więc kiedy ojciec został ambasadorem w Japonii, wyjechała tam. I jedna wersja mówi, że tam kończyła studia i dlatego później miała ten staż jako tłumaczka w japońskim przedsiębiorstwie, co potem opisuje oczywiście w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, więc to jest bardzo taka autobiograficzna jej książka. No i tam właśnie ten rok postanowiła, że na tym stażu wytrzyma, chociaż nie musiała, ale wytrzymała. I co jest fajne, według mnie bardzo, chociaż ona o tym książce wspomina też, że cała ta książka to jest tylko ta jej praca w tej firmie i nam jako czytelnikom wydaje się, że biedna ona po prostu 24 na dobę tylko była tam i była poddana tym torturom psychicznym i całe jej życie się kręciło wokół tej pracy, natomiast ona tam była z rodziną, była z ojcem, z siostrą, z matką, więc normalne życie prowadziła i podejrzewam, że całkiem fajne, skoro Japonię lubiła. I potem, kiedy już właśnie ten rok tam wytrzymała, przeżyła, bo sobie postanowiła, że nie zrezygnuje z tej pracy, chyba rok później wróciła do Belgii i napisała pierwszą książkę. No i to był strzał dziesiątkę. To prawda. Tak, i od razu dostała tam nagrody, posypały się piękne nagrody i od tej pory już co roku wydaje jedną książkę i żyje z pisania. Także nie musi być tłumaczką, nie musi być... Tak, a co, jaka jest ciekawostka, ona mówi, że ona pisze 4 książki rocznie, natomiast tylko jedną wydaje, a 3 idą do szuflady, bo tak chce i już. Zresztą na tym spotkaniu w ubiegłym roku na targach książki też o tym wspominała, że ona tych książek to ma multum, ale nie będzie ich wydawać, bo nie, to było najlepsze, że jak ktoś jej zadaje pytanie, że no ale to dlaczego nie, przecież one się tak żeby sprzedają. Nie, bo ja postanawiam jedną w roku, bo nie ma co zarzucać rynku. Ona jeszcze mówiła, że spali je. Jak będzie tak, miała uzbierane, że je spali. I tak, tak z tego, a, gdy ją no właśnie, a jeszcze gdy ją zapytano, że no ale skoro ma te książki, to może kiedyś je wyda? Ona, no nie, bo ona cały czas pisze, więc ona tą jedną na rok, ona ma, cały czas na bieżąco. Więc tamte, więc to straszna by była chyba strata według mnie, gdyby ona je faktycznie spaliła. Natomiast nie dogrzebałam się do żadnych informacji, może wy coś wiecie, na temat jej życia prywatnego. Nic nie wiem. Ona chyba nie ma życia prywatnego, tak z tego co wiem. Znaczy no jakieś tam musi, o Kasia coś wie. Kasia coś wie. Ja może nie o życiu prywatnym, ale kiedyś oglądałam taki mały reportaż na temat tego, jak ona pracuje, więc ona jest zatrudniona w wydawnictwie Albin Michel i codziennie przychodzi do niego i sama czyta wszystkie listy od czytelników. Ja to czytałam, tak, że ma całe sprosy tych listów. Tak, tak. A teraz tak. To pewnie maile.
No, ale ona właśnie, jakby to powiedzieć, dlaczego ona jest taka popularna? Ona się wbiła w bardzo dobry nurt w latach 90. Była bardzo, wtedy były bardzo podobne, bardzo ważne były subkultury i ona się wbiła w subkulturę gotycką. Czyli to są takie właśnie bardzo mroczne tematy, trochę na pograniczu psychologii i ludzie, którzy ją właśnie śledzą, jej fani, jeśli przychodzicie na jakieś spotkania z autorką, to są poprzebierani właśnie w jakieś czarne stroje, z mocnym makijażem. Nawet nie chodzi o to, że oni się upodobniają do niej, ale oni się upodobniają do całej tej sfery, tej otoczki wokół jej książek. I wydaje mi się, że właśnie to jest związane z tą subkulturą gotycką. Wtedy jeszcze nie było maili, nie? Więc trzeba napisać jakimś czerwonym długopisem, a może nawet piórem, ten list taki, a może na pergaminie i wtedy może odpisze. I pamiętam, że bardzo dużo osób jej robiło jakieś prezenty, jak było spotkanie i właśnie te prezenty też wyglądały takie mroczne kartki, jakaś biżuteria, taka cyberpunk, coś takiego. No właśnie w ten deseń. Słyszałam, że nie za bardzo lubi po prostu elektronikę i te wszystkie książki pisze w zeszytach. Ona ma wszystkie napisane ręcznie, obecnie też pisze w zeszytach i ona wydaje pod względem takim, że daje zeszyt i oni jej przepisują ten zeszyt, bo ona nawet nie pisze tego na komputerze. I nawet chcieli ją okraść, napadli na jej dom, żadnej książki nie wzięli, bo nie wiedzieli, że to są książki. I ja słyszałam jeszcze wersję, że szuka te książki wkłada do pudełek po butach. Nie do szuflady, może do szuflady też wkłada, może, bo tam jest też takie coś w Japonii, że oni nie mówią o swoim prywatnym życiu, więc bardzo ciężko się dowiedzieć o ich życiu i często jest też tak, że jeżeli ktoś pyta, to albo przemilczają tą część, jeżeli chodzi o ich życie, albo po prostu zaczynają zmyślać i później powstaje wiele różnych wersji ich życia. No a nie zapominajmy, że ona jest jednak bardzo przesiąknięta kulturą japońską, bo jednak wiele lat tam spędziła jako dziecko, kiedy no po prostu no, ta kultura wokół była. Kształtuje się charakter też wtedy. Dokładnie. Dokładnie. Czy, słuchajcie, może zakończymy rozmowę o Amelie jako Amelie. Ja ją widziałam też kiedyś na targach. Jedno zdanie. Mogę jedno zdanie? Tak, proszę, proszę. Tylko mnie się dziwnie wydaje, że, no bo ja rozumiem, że ona to, że ona nie opowiada o swoim życiu, że ona to ukrywa, no ale teraz ci wszechobecni paparazzi, że nie potrafią niczego wygrzebać się dowiedzieć, więc nigdzie nie trafiłam na żadną plotkę, no nawet na plotkę właśnie, że ma jakiegoś ukrytego, skrywanego gdzieś męża, piątkę dzieci, nie wiem. Nie wiem, żonę. To jest za mało medialna, może gdyby była, wiesz, aktorką, to by to było bardziej. Ja mam anegdotę. Ja słyszałam, że jest w ciągłym ruchu, że ciągle ją gdzieś się przemieszcza między Brukselą a Paryżem i nawet jeżeli udziela wywiadów, robi to w pociągu. Jak idzie z Paryża do Belgii, to wtedy udziela wywiadów w pociągu. Jak Nika, też za nią nie nadążysz. Kasia, coś chciałaś powiedzieć? Tak, mam anegdotkę. Udało mi się spotkać Amelie dwa razy. Oczywiście, że mnie pamiętała po tym drugim razie, ale niemniej... Tak. No niemniej zapytała oczywiście o mój piękny słowiański akcent i gdy dowiedziawszy się, że pochodzę z Polski, powiedziała: o, ja znam coś po polsku. I ja mówię: no to słucham. I nagle ona mówi: były sobie świnki trzy. Koniec. No, słuchaj, to i tak lepiej niż jakby ci przekleństwem najbardziej znanym rzuciło w twarz. Albo na zdrowie. No, słuchajcie, przejdziemy może teraz do omówienia tej lektury, bo ta książka jest, no ona nie jest bardzo duża. Ja tutaj mam, przypomnę, wersję francuską, wersję polską, którą wcale nie było mi łatwo kupić, bo musiałam zamówić na Allegro, dlatego że została wydana parę lat temu i mam wrażenie, że nie została wznowiona od tamtej pory,
bo w żadnej księgarni takiej typu Empik i tak dalej nie znalazłam. Natomiast wersję francuską oczywiście można dostać w każdej księgarni. Po prostu jej książki są wszędzie i rzeczywiście do tej pory są no po prostu bestsellerami. One są sprzedawane non-stop. Każda nowa książka. A ty masz, pokaż, bo nie widać, ty masz stan z podpisem. Tak, z dedykacją. I co tam napisane? Merci pour... Asia. Merci pour votre gentillesse. Widzisz. Ania, a ty masz książkę? No, u ciebie. Ale ty masz bez dedykacji, tak? Tak, nie. Ale ja mogę Ani napisać dedykację. Ola, powiedz sobie, czy ty miałaś czas przeczytać tę książkę, zajrzeć do niej chociaż? Niestety nie miałam. Ogólnie to, co było czytane, to... Ale nie jest na twoją kopię. To, co było czytane, to słuchałam. Ale mam w planie ją kupić, więc będę szukającą, bo jak jest taka ciężko do znalezienia. Ona kosztuje grosze na Allegro, ale trzeba zamówić na Allegro. Ktoś mnie prosi, czy mogę pożyczyć. Mogę pożyczyć, tylko muszę spojrzeć, kto to mnie prosi i w jakim mieście. W grupie książ... Ale faktycznie, że to tylko po francusku. Ale dla czytających po francusku, to ja chętnie też puszczę w obieg, po Lucynce oczywiście. Pożyczę bardzo chętnie, tylko muszę zajrzeć do komentarza, żeby wiedzieć, kto prosi. I teraz tak, powiedzcie, ile czasu zabrało wam czytanie? Bo ja tutaj czytałam fragmenty tej książki, nie przeczytałam całej, no bo po prostu byłam w podróży i nie miałam czasu czytać codziennie, ale te fragmenty, to ja myślę, że tak gdybym chciała je przeczytać od A do Z, to z 10 takich spotkań i by wyszło. Czyli gdzieś tak z 300 minut, nie? I do takiego czytania na głos, który jest wolniejsze przecież. Wam jeden mecz i dzisiaj jazdę do pracy i z powrotem. No ty, nie wiem, daleko mieszkasz od pracy? Godzinę. Czyli około 3 godzinki, tak? No ale nie, jeszcze jest jeden mecz. Wczorajszy mecz i dzisiaj. Czyli w czasie meczu ty czytałaś też, tak? Mhm. Ania? Przed... wcześniej, nie, pierwszy raz, no nie pamiętam, ile mi, ale nie sądzę, że, podejrzewam, że w metrze, ja zawsze czytam w drodze do pracy, więc zawsze wychodzi mi po pół godziny w jedną stronę, czyli godzinę na dzień, czyli tak parę dni mi, chyba z 2 tygodnie, bo nie zawsze, wiadomo, nieraz ktoś się przysiądzie i gada, więc nie zawsze. Mniej więcej tyle, ale teraz przed naszym spotkaniem chciałam przeczytać jeszcze raz, żeby być pewną szczegółów, żeby pamiętać szczegóły, więc... I teraz drugim razem, to chyba w trzy wieczory mniej więcej. Słuchajcie, a powiedzcie mi, czy waszym zdaniem w tej książce jest dużo szczegółów autobiograficznych, bo ona jednak zatytułowała opowieścią. Tutaj jest, zaczyna się i pod tytułem jest jak byk napisane powieść, więc to nie jest, że tak powiem, opowiadanie szczegółowe, reportaż z jej pobytu w Japonii, kiedy pracowała, czyli, a jednak powieść. Ja właśnie się zastanawiam, na ile rzeczy jest taką prawdziwą prawdą, którą opisała, a że tak się wydarzyło, a ile tak jakby taka fantazja, żeby pokazać właśnie tą kulturę, pokazać no różne sytuacje i na ile, czy to 50-50, mam wrażenie, że całkiem sporo jest tam prawdy jednak. No na pewno pisze o, główna bohaterka ma na imię Amelie i powieść jest napisana w pierwszej osobie. To już nam jakby daje pewne wskazówki, są elementy wspólne. Jest Belgijką, jest po filologii romańskiej i przyjeżdża do pracy na rok, podpisuje kontrakt ten roczny do pracy właśnie w japońskiej korporacji, którą w powieści ona nazywa tam Yumimoto czy jakoś tak, ale to wcale nie znaczy, że ta korporacja tak się naprawdę nazywała oczywiście. Niemniej jednak no, te elementy to są elementy tak podstawowe, że myślę, że tutaj akurat wszystko się zgadza.
pytanie, czy ten jej, ta jej kariera w ciągu tego roku miała podobny przebieg w tym przedsiębiorstwie, jak w powieści to ma miejsce. A zwłaszcza ten ostatni etap. To bardzo, bardzo się zastanawiam, bo kurczę, jakoś mi tak nie pasuje do niej. Chcę powiedzieć tym, którzy nie czytali jeszcze tej książki, że ona zaczyna jako pracownik w dziale księgowości, ma różne zadania, no najpierw... Najpierw ma być tłumaczem. Ona ma tłumaczyć, ale przychodzi i od razu ją dają do księgowości, do tej Mori. Najpierw kawę i herbatę. Najpierw ma pisać list do tego pana Adama jakiegoś tam. Najpierw jej ten... To było takie ćwiczenie, które on dał jej oczekiwać. Ja bardziej powiem kulturowo, bo na samym początku jest coś takiego i to jest typowo kulturowo, oni tak mają, że przedstawiają każdej osobie firmę, że przychodzi ktoś nowy. I ona jest jako najniższa rangą, bo u nich jest bardzo ważna hierarchiczność i tak naprawdę jest, że osoba przychodząca jest przedstawiana wszystkim i jest pojawienie się osoby no, niższej rangą. I to jest to, co jest właśnie umieszczone w tej książce, jeżeli chodzi o tą rangę, to jest prawda, bo u nich ważna jest właśnie ta hierarchiczność. A że była bardzo ambitną dziewczyną, bo chciała jak najwięcej zrobić i pokazać, co potrafi, to jest drugi minus właśnie w kulturze japońskiej, bo u nich wszyscy mają robić tak samo. Nie może być ktoś bardziej wyjątkowy niż inni. Przynajmniej może tak odstawać. Tak, że nie może odstawać. I nawet jest takie powiedzenie, że jak odstaje gwóźdź, to powinno się wbić, żeby były wszystkie razem równo. I jest takie powiedzenie u nich, i właśnie też sprawdzają to, żeby właśnie nie było tego wybicia się danej osoby i też dochodzi nawet do takiego no, dyskryminowania takiej osoby, że szukają, żeby po prostu ją na czymś zagiąć, że wszystkiego się tak naprawdę nie wie i to też jest pod tym względem takie no, mniej budujące. Kasia? To ja mam pytanie do ciebie, Olu. Bo nasza bohaterka zaczęła oczywiście pełna entuzjazmu pracę w korporacji, ale po pierwsze jak zaczęła pracę, to nikt jej nie dał żadnych zadań, więc z jednej strony pewnie dla młodych ludzi to jest super, dostajesz pracę, siedzisz, nikt nic od ciebie nie chce, ale z drugiej strony, i to dla niej było może szokiem kulturowym, ale na pewno dla czytelników, została sprowadzona do pani podaj kawę albo podaj herbatę. I to był jej pierwszy taki task, nauczyć się kto jaką kawę lubi, chociaż ona miała świadomość tego, że została przyjęta na jakieś tam określone stanowisko, nie na panią wodzianę. Jak początkująca, no, tak jak praktykanci, stażyści zaczynają od podawania kawy albo robienia kserokopii, to jest taki stereotyp tego, co no może teraz już tak nie jest, ale może te 30 lat temu tak było. Że tak tutaj właśnie... jest taka jedna rzecz, że jak jesteś zatrudniany, jest ta rozmowa kwalifikacyjna, i tam jest wypisane, co jest należy do twoich obowiązków. Ale jak się pojawiasz i czekasz właśnie na feedback, żeby ci powiedzieli, co masz robić, no to wtedy spadasz na najniższą rangę, bo nie wiesz tak naprawdę, co masz robić. A jak cię zatrudniali, to ci podali, jakie będą twoje obowiązki i według tych obowiązków powinno się szukać pracy w korporacji, tak? Czyli samemu to, samemu jakby dążyć, co. Tak, to co jest na stanowisko, jakie jesteś zatrudniony, po prostu powinieneś zobaczyć, poszukać sobie samodzielnie, bo oni wychodzą z założenia, że nie muszą ci mówić, co masz robić, bo po to cię zatrudnili, że masz podane, co masz robić, a że nic nie robisz, czyli na zasadzie takiej, że nie masz nic do roboty, no to jesteś. Podaj, pozamiataj, przynieś herbatę. Ale ona sobie wymyślała te roboty. Słuchajcie, to zrywanie kartek z kalendarzy. To była wielka proaktywność z jej strony przecież już. I wcześniej jeszcze roznoszenie listów, bo to też roznosiła wszystkim. Dostała po łapach.
Tak, dokładnie, to było a wcześniej się uczyła, bo przecież jak jej ta jej szefowa dała jej te papiery do przejrzenia, to się okazało, że tam są jakieś regulaminy, że tam są dane wszystkich pracowników z wszystkimi szczegółami, kto ma rodziny, tak, dzieci, kto ma żonę, kto ma dzieci. I on, tak, ona się uczyła na pamięć, kto jak się nazywa, kto ma dzieci, kiedy się kto urodził, jak roznosiła listy, no to jeszcze składała życzenia każdemu, bo o każdym coś wiedziała. Tylko tutaj jest też bardzo fajna taka rzecz, bo Japończycy właśnie w firmach, jak jesteś zatrudniony, to masz podane, co masz robić, tak? I oni też nie narzucą ci, co masz robić, bo oczekują, że ty będziesz miała tą kreatywność, żeby jakby dojrzeć do perfekcji w swoim zawodzie, tak? A że ona wybierała cały czas coś innego, to później miała problem. No, ale słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że ona na przykład w pewnym momencie za sam fakt, że podawała kawę i herbatę podczas jakiegoś spotkania z inną firmą, z gośćmi, którzy przyszli do firmy Yumimoto, i ona to robiła według rytuałów tak jak należy, czyli tak tutaj jakieś tam tego, proszę to podać, no nie wiem jak to tam wygląda, w każdym razie używała tych formułek japońskich, starała się zrobić to dokładnie tak, jak zrobiłaby to Japonka, a tu się okazało, że wyszło to, jak wyszła jak Zabłocki na mydle, bo się okazało, że wielki szef się wściekł, że jakaś ta goinka, czy jak to, jak oni tam określają tych niejapończyków, robi to po japońsku i jeszcze się okazało, że ona rozumie wszystko, o czym oni rozmawiają. To jest to tak jakby wpuścić zdrajcę jakiegoś, czy coś. Jeszcze zakazano jej znajomości. To nie to, że zakazano jej mówienia po japońsku. Szef przyszedł i powiedział, zapomnij japońskiego, co oczywiście ona tutaj całe dwie strony chyba rozważa potem, że jak ja mam zapomnieć, ja tutaj mam umysł taki, owaki i tamtego. I to jedno polecenie w książce staje się jakby powodem dywagacji na kilku stronach i w taki bardzo śmieszny sposób, bo dla nas tutaj to jest... pokazała, że jest za ambitna, że była bardziej widoczna na tym spotkaniu, Bo Gandzini, jeżeli umieją prawidłowo się porozumiewać, to jednak budzą taki no, szacunek też, bo ona zachowywała te wszystkie takie savoir vivre, co u nich są ważne, ale na posiedzeniach to tylko się podaje prawie bez mówienia niczego, takich, bo wtedy skupiasz uwagę na sobie. I pewnie tam się zdenerwowali, bo pamiętali z tego posiedzenia bardziej to podawanie herbaty niż główne posiedzenie nowe. Dlatego też i oni też mają coś takiego, że więcej patrzą to, co kto robi źle. Informują wersję, że źle zostało zrobione to i to, że po prostu mało cię chwalą, ale jak się już chwalą, że coś jesteś bardzo miły, no to trzeba już uważać, bo niekoniecznie oznacza, że cię lubią. Więc to pod tym względem też trzeba zwrócić na to uwagę. Lepiej, żeby cię opieprzyli. No ale oni jak opieprzają w tej książce, to jest po prostu takie jak chłosta wręcz, taka werbalna chłosta, wyzywanie od najgorszych. Dla mnie to jest w ogóle... coś nie do powiedzenia. Tutaj jeżeli chodzi o Japonię, to oni nie mają przekleństw. Więc ich przekleństwa są bardziej takie, no, bo u nas to wiadomo, są brzydkie słowa, które jakby wypowiadają wszystko, więc oni bardziej opisują to, co tam im się nie podoba i dlatego też to tak wygląda, że ten opisowy bardziej opieprz jest. Niż taki fajnie też było w tym momencie właśnie, kiedy on jej mówił, że no ma zapomnieć języka, ma w ogóle się zachowywać tak, jakby nie umiała tego robić, nie rozumiała, co do niej mówią, a ona mówi, no ale przecież przyjęliście mnie tutaj na stanowisko tłumacza, no to jest normalne, że ja znam język, a on jej wtedy, no to jak nie potrafisz zapomnieć, to musisz się nauczyć udawać, że go nie znasz, no bo ona już powiedziała, że ona nie potrafi. Jak ma zapomnieć? Nie da się. On jej powiedział, no to ma się nauczyć udawać. Tak, to już i tak było z jego strony, nie? Tak,
Tak, wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy tam przychodzą na jakieś rozmowy, mają wierzyć w to, że ona nie rozumie tego języka i koniec, kropka. Mhm. No i tak musiała się zachowywać, biedna. Słuchajcie, ja bym chciała zacytować coś, jeśli pozwolicie. Sam początek, bo chodzi mi o tą hierarchizację w tym przedsiębiorstwie i to, jak nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się ten meteoryt z tego działu produktów mlecznych. Cytuję. Pan Haneda, to jest sam początek. Pan Haneda był przełożonym pana Omoshi, który był przełożonym pana Saito, który był przełożonym panny Mori, która była moją przełożoną. Ja nie byłam niczyją przełożoną. Inaczej mówiąc, podlegałam pannie Mori, która podlegała panu Saito i tak dalej, z tym, że w dół hierarchii można było przeskakiwać poszczególne szczeble. Tak więc w firmie Yumimoto podlegałam wszystkim. Czyli jej rozkazy wydają wszyscy, ale ona na przykład poskarżyć się nie może temu wyższemu, tylko co najwyżej swojej, czy poskarżyć się, czy o coś poprosić, co najwyżej jej interlokutorką jest tylko jej przełożona, prawda? I teraz nagle, ni stąd, ni zowąd, w momencie, kiedy ona kseruje tam po raz, nie wiem, który z rzędu jakieś bezsensowne raporty, regulaminy klubu golfowego tego przełożonego, jej przełożonej, pojawia się równoległy jakby w hierarchii do tego pana Saito facet, który docenia to, że ona jest Belgijką, to, że ona zna francuski, to, że ona może do tej Belgii zadzwonić i przygotować raport, pokryją mu przed swoimi przełożonymi i on potem jest tak zadowolony z tego raportu, że ale zdaje sobie sprawę, że nie może powiedzieć, że to ona przygotowała, więc co jest wyjątkowe, tak zrozumiałam, że on pyta się jej, i tutaj to już jest wyjątek, czy może podać, że to on przygotował ten raport i czy może jakby no potem w pewnym momencie, czy byłaby chętna, gdyby poprosił ją o szefa, żeby do nich po prostu, do jego działu przeszła. Więc ona w ogóle nagle znajduje te uwielbienie w sobie dla tego faceta, robi wszystko w nocy, tam prawie nie śpi, przygotowuje w rekordowym czasie ten raport, który jest bardzo dobrze zrobiony i po prostu no, czuje, że nareszcie zrobiła coś, co ma sens, prawda? I nagle się okazuje, że co? Jej przełożona bezpośrednia, która oczywiście zauważyła to, bo nie siedziała przy kserokopiarce non stop, zadenuncjowała ją po prostu, zadenuncjowała ją do jeszcze wyższego szefa, no i oboje zostali wezwani na dywanik. I tutaj ta scena na dywaniku, nie wiem jak wy ją oceniacie, ale to jest niesamowite, bo ona jeszcze chcąc bronić tego swojego tęsiego, pogrąża bardziej, prawda? Jak byście odebrały tę scenę? No bo tam w ogóle rozmowa z szefem, jeszcze przepraszam, tylko powiem, rozmowa z szefem, tak ja tu zrozumiałam i pewnie zaraz Ola tu nam to potwierdzi, pewnie podejrzewam, że tam rozmowa z szefem wygląda w taki sposób, że szef mówi, a osoba, która jest na dywaniku, musi spuścić głowę, żeby przypadkiem nie patrzeć, jakoś... Tak, jakoś tak buńczucznie na tego szefa, a już absolutnie nie wolno odpowiadać, bo w tych rzadkich momentach, kiedy ona próbowała cokolwiek powiedzieć, nawet przy innych rozmowach, to on wtedy tym bardziej się wkurzał i krzyczał na nią, że jeszcze śmie mu odpowiadać. Ona się nie mogła bronić. Ona bardzo dobrze się nauczyła wszystkiego, co trzeba mówić do szefa, kiedy już rezygnowała z pracy. Tam było wszystko, miała te swoje formułki i to wszystko było już, ona wtedy po tym roku się nauczyła, że trzeba brać wszystko na klatę, wszystkiemu jest ona winna, firma i szefowie są najlepsi, oni wszystko jej dawali. Ona miała tę rolę, bo ona mówiła, że ona się nauczyła tej roli i chciała ją wygrać. Tak, i mi się tak wydaje, że w Japonii to tak wygląda, że trzeba iść spuścić głowę i nawet kiedy on jej mówił, że źle kserowała, bo coś było nierówno, a ona jedną kartkę, każdą kartkę ręcznie tam sobie ustawiała, trudno, ona wiedziała, że on nawet nie zajrzał do tych kserokopii, ale no musiała spuścić głowę i po prostu... Do dnia, tak. Nie?
Tak, i wiedziała, że się nie może nic odezwać. Znaczy, no na początku nie wiedziała, niestety dla niej, że i się odzywała, i właśnie przy tej rozmowie broniła tego swojego no, przyszywanego szefa, gdy robili ten raport o jakiejś tej firmie mleczarskiej, czy o tych produktach, a o maśle. To jej o maśle. O maśle, tak. Zachodnia, prawda? Tak, a teraz to Ola pewnie i pewnie tak, no powiedz teraz, czy to tak wygląda ta rozmowa z szefami tam, czy tak musi wyglądać? Ogólnie tam jest nawet w sklepach, jak idziesz do sklepu czy do restauracji, to sprzedający, czyli kelner, jest niższy rangą niż ty. I oni nawet uniżenie cię proszą, żebyś dał pieniążki i uniżenie ci oddają pieniążki, bo i dokładnie ci wyliczają, bo oni dokładnie mówią właśnie kwoty, jakie tam płacisz na przykład w restauracji. Tutaj, jeżeli chodzi o firmy, to właśnie jest na zasadzie takiej, że trzeba przytakiwać, że jednak jest to przytakiwanie, ale to nie oznacza, że się z nim zgadzasz. To jest tylko przyznanie tego, że tak mówisz, ale to nie oznacza, że ty się zgadzasz z tym, co ta osoba mówi. A propos restauracji, czy to prawda, że to jest nawet taką obelgą zostawić napiwek w Japonii? Ogólnie się daje wyliczone. Nawet wyliczone. Ogólnie jest tak, że możesz dać więcej, ale zawsze dostaniesz resztę. Okej. Okay. Bo rzadko się zostawia napiwki i tam w ogóle oni ci mówią, jak biorą pieniądze, to mówią, bierzemy pieniądze od szanownego pana, takie bardzo, bardzo takie uniżenie wszystko. I też są takie specjalne formułki, w którym pokazujesz, że jesteś bardzo malutki, niziutki i dlatego są takie sformułowania, a osoby wszystkie, które przychodzą, są wyższe rangą i też mówią normalnie. Bo to, co my się zaczynamy, jak zaczynamy się uczyć, to my się uczymy na wersji, kiedy ktoś jest równy tobie. Nie jest pokazana ta hierarchiczność. Dopiero później jak się uczysz dalej, to się, jak pojawiają jakieś dialogi, no to wtedy już jest ta hierarchiczność, pokazanie, kto jest na przykład ważniejszy i kto jak powinien co powiedzieć, bo oni jakby uczeni są od tego od małego, że tutaj mówią tak, tutaj mówią tak i to u nich jest normalne. Nie widzą w tym problemu, że oni się będą korzyć przed swoim szefem. Tylko, że właśnie to jest takie korzenie się, że tak, prawdę mówi, że no jeżeli zawiniłem i też u nich jest tak, że jak się przyznasz, to jest o wiele lepiej, bo to jest twój łagodzący jakby wyrok, jak się przyznasz, tak, że się ukorzyłeś. A w innych krajach na przykład jak już się przyznasz, no to wtedy już siedzisz w więzieniu, tak na przykład. Więc tutaj ukorzenie dla niej więcej znaczy. Ale to przez to, że się właśnie korzysz, to też nie oznacza, że się zgadzasz z tą osobą. Tylko po prostu to jest sposób na pokazanie, że no, idę według schematu hierarchii. I to tak. Czyli wygląda. Po prostu, kiedy szef wzywa na dywanik, trzeba mu przytakiwać cały czas, wyjść i robić swoje. Tak. Ale tutaj jeszcze fajna rzecz była, bo jak ją zaprosili, był ten drugi, druga osoba, która chciała ją zabrać do siebie, jakby się nic nie odzywała, to prawdopodobnie by przeszła tam do niego. A że zaczęła się stawiać, no to oprócz tego, że tamta naskarżyła, to jeszcze sobie zamknęła możliwość tego awansu do przejścia dalej i u nich właśnie jak się pojawia ta wersja buntu, no to już ten awans ucieka strasznie. Tym bardziej, że nawet ten szef nie przyjmował do wiadomości faktu, że na przykład facet, ten podwładny tego Tensiego, który był w podróży służbowej i to do jego obowiązków należało napisanie tego raportu, to on jakby nie chciał zrozumieć to, co z naszego punktu widzenia jest nie do pomyślenia, bo dla firmy jest istotne, żeby jak najszybciej raport zrobić, podpisać kontrakt i być przed konkurencją. A tutaj ten najwyższy, ten no, wiceprezes jakby, nie,
mówi, dlaczego tamten tego nie zrobił, dlaczego trzeba było poczekać, o to należało do jego obowiązków i nie należy burzyć tego, tej hierarchii, prawda, obowiązkowości. Tutaj chodziło o to, że jak ją wezmą na jego miejsce, to co zrobią z tamtym facetem, który pracował. Bo jeżeli u nich nie ma takiego czegoś, że na przykład jedna osoba, dwie osoby robią to samo. To zresztą było widać, pamiętacie, również w tym zadaniu, które ona sobie zawłaszczyła, to rozwożenie listów. Tak, że to... On się tym zajmował, przychodził po południu i on rwał włosy z głowy, że jego wyrzucą na pewno, bo ona zawłaszczyła jego robotę, prawda? To jest właśnie taki ten przykład, bo wiadomo, ktoś jest na urlopie, tak? Jest na urlopie, ale jak przyjmą już na przykład na kogoś, na jego stanowisko, to po co on ma przychodzić, skoro już mają pracownika na takie stanowisko? I wtedy też no, pod tym względem wychodzi. I to jest takie jakby połączenie, bo tam dużo jest takich wersji, co jednak występują. A jak patrzycie na to, jak ona tam to sprawdzała, te rachunki, no kiedy, no tu już była ewidentna sprawa, że ona nie ma dwie lewe ręce albo dwoje lewych oczu do cyferek i że jej to absolutnie nie wychodzi, ani to klasyfikowanie tych rachunków, które poklasyfikowała, bo nie była w stanie domyśleć się, że GmbH to znaczy LTD, to tyle, że po niemiecku, i je tam poklasyfikowała i narobiła bałaganu, że jeszcze musieli to po niej poprawiać. No i potem to samo było z weryfikacją tych kosztów podróży, gdzie pracownicy prosili o zwrot kosztów podróży, gdzie ona absolutnie nie mogła się doliczyć, bo po prostu no to nie było, nie była do tego, no tak jak literacka dusza, cyferki to jej tak skakały, że tam jedno zero w te czy we w te, absolutnie ten wynik jej zupełnie inny wychodził. I tutaj po prostu no, ona jakby przyjmuje na siebie, że to ona jest, nie powie, że to nie moja działka, ja jestem dobra w czymś. Nie, ona mówi, ja jestem osobą upośledzoną, bo nie potrafię. I jakby ale sama... to już jej zaczęli implikować to. Nawet jej przełożona jej zaczęła mówić, że ty to jesteś tak. Jakaś właśnie głupia, nie wiadomo, co tutaj robisz w tej firmie. I no to już właśnie też było takie dziwne. I zaczyna się to takie przekładowanie ze strony tej tak. Przełożonej, prawda? No nie sądzę, no, że właśnie tę rolę tak... Prosisz, żeby zostać na noc, przez 3 noce zostaje w firmie i to się wydaje zupełnie normalne, chociaż widać, że ona nie skończy tego tak czy owak do końca miesiąca. A pomimo no, ale ta jej przełożona, ona czekała, że ona się złamie, że Ameli w końcu przyjdzie i jej powie, nie dam rady, nie ogarnę. Ona nie, sama jej tego nie zasugerowała, po prostu czekała cierpliwie, bo wiedziała, że się to stanie. A ta sobie wzięła za punkt honoru, że do ostatniego dnia nocami, no to już jej tam zaczęło odbijać faktycznie, bo z przemęczenia, z niewyspania i z tego niewychodzenia z firmy, ale w momencie, kiedy ona jej powiedziała, no nie zrobię, no to ona, no wreszcie, no i usiadła i w kilka godzin to wszystko zrobiła ta jej przełożona. Ona po prostu czekała, żeby ta do niej przyszła i powiedziała, nie jestem w stanie, no nie zrobię tego. A no, więc to też takie było, że tamta ją jedna drugą brała na przetrzymanie, no i to jednak było takie ryzykowne ze strony tej przełożonej, no bo było wiadomo, to już jest końcówka miesiąca, ale czekała po prostu. I chyba tam, mnie się tak wydaje, że u tych Japończyków to jakaś taka ta cierpliwość taka jest, że czekam. U nas to jest takie już, szybko, muszę, pójdę, zrobię teraz w nerwach, a oni czekam. Będzie odpowiedni moment. W pewnym momencie to też ta szefowa miała, tak się zastanawiała, czy ona nie sabotuje, czy ona specjalnie nie udaje, że jest głupia. Ja też się zastanawiam, czy też nie był taki moment, że ona jednak postanowiła tak trochę się zabawić. No mnie się wydaje,
Mnie się wydaje, że tak, że ona, no bo przecież mogła odejść z tej firmy od razu, kiedy wiedziała, że, ją, że każą jej robić rzeczy, których ona nie musi, ona tam nie, że ona tam, których nie powinna, ona tam nie musiała być, tylko no, skoro według Japończyków, bo ona sama to tłumaczy, że u Japończyków właśnie najgorzej, że gdyby ją wyrzucili z pracy, to okej, okay, ale sama gdyby odeszła, to jest taki dyshonor, że w ogóle, tak. Dlatego ona też, i ja myślę, że kiedy widziała, jak to wszystko zaczyna działać, ta maszyna, jak to się kręci, więc ona weszła w tą grę i w sumie ja myślę, że ona się nieźle przy tym bawiła też. Właśnie to chciałam powiedzieć, tak się wydaje, że ona tak. tym, tą całą sytuacją, tak jakby chciała obserwować, jaki będzie następny ruch ze strony ale też chyba chciała siebie sprawdzić, do czego jest zdolna i na ile im pozwoli, na ile sama sobie pozwoli. Mnie się wydaje, że ona testowała nie tylko ich, znaczy ich to bardziej chciała poznać, no bo to nie było testowanie, bo oni jakąś tam, jakąś formę działania mają, ale ona chyba siebie chciała przetestować, mi się tak wydaje. I się przy tym bawiła, widząc, co odkrywa. No i zresztą no, ta jej przełożona ją fascynowała cały czas, więc, więc to też takie było, że ona nie chciała odejść, bo no... Bo chciała widzieć, co ta szefowa będzie robić, jak się zachowa. No, dokładnie. Kasiu? Chciałam poruszyć jeszcze dwie kwestie. Na pewno odpowiesz mi potem, Olu, czy się z tym zgadzasz. Pierwsza rzecz, tutaj zostawanie w pracy po pracy. Wydawało mi się, że jej współpracownicy, dla nich to będzie takie, może nawet... taki wskaźnik, że Ameli zależy, że ona bierze tą pracę serio, że chociaż jej, że nie ma może wyników, to przez to, że śpi w pracy i się myje w pracy i je śniadanie w pracy i myje zęby w pracy, to znaczy, że po prostu na tej pracy jej bardzo zależy, bo z tego, co słyszałam, że lepiej, może to jest taki dowcip, że lepiej zasnąć w pracy i obudzić się i dalej pracować, niż po prostu wyjść wcześniej. A drugą rzeczą jest tam taka kwestia poruszana o tym, kiedy kobieta jest przeterminowana. Tam jest powiedziane, że pomiędzy 18 a 25 rokiem życia kobieta może mniej więcej decydować o sobie, ale to jest też taki bardzo newralgiczny czas, ponieważ ona w tym czasie musi znaleźć męża. Nie dość, że musi znaleźć męża, to musi znaleźć pracę, ale jak pracuje, to nie może znaleźć męża. Bo nie ma czasu. Bo nie ma czasu i to się wszystko pokrywa. I jeśli do 25 roku życia nie znajdziesz, tutaj się zapala taka, nie wiem, czerwona lampka i... kurtyna, nie wiem, tutaj takie konfetti spada i koniec, nie? I potem ona jest, po tym 25 roku życia, ona jest taka mniej wartościowa, przeterminowana, tak, zaczyna więdnąć w takim przenośnym tego słowa znaczeniu oczywiście, ale i tutaj ta, można jakby powiedzieć, zrozumieć ten ambiwalentny stosunek tej Mori do Amelii, dlatego że z jednej strony na początku ona była bardzo sympatyczna, ale potem jak zobaczyła, że Amelii zrobiła ten raport i chce się jakby wychylić i jeszcze mogłaby przeskoczyć parę szczebli, jakby przeskoczyć parę etapów, no to już się zdenerwowała i tutaj ją zadenuncjowała i uważała, że to było bardzo takie normalne posunięcie, ona wcale się nie wstydziła, że ją zadenuncjowała, dlatego że uważała, że skoro ona przez lata w tym, jak to się mówi, poświęcała się w mizoginistycznym towarzystwie, gdzie mężczyźni dominują, ona jako kobieta musiała przez tyle lat czekać, żeby dochrapać się tego obecnego stanowiska, i też przez wiele lat wykonywała no, to, co jej kazano robić, czy to, co tam mogła robić, ale tak krok po kroku doszła do tego obecnego stanowiska, no to ona nie chciała, żeby ktoś przyszedł i z jakiej racji jeszcze na dodatek nie Japonka, żeby miała nagle ni stąd ni zowąd łatwiej, prawda? I tutaj nie było żadnej solidarności jajników, to wręcz przeciwnie. Także na zasadzie psa ogrodnika, że ja nie miałam, to ty tym bardziej nie będziesz miała. I jeszcze już była właśnie, ona miała chyba 28 czy 9 lat, więc też już ten wiek był jej. No, już naprawdę, jej nie, tak. Terminie ważności.
Słuchajcie, tutaj ktoś pisze, pracowałam 2 lata w Chinach, audytowałam też zakłady w Korei, szef to prawie Bóg. Zresztą koreańskie firmy w Polsce też mają specyficzną strukturę, dlatego książkę tak szybko połknęłam. No, to jest po prostu widocznie cecha bardziej typowa dla azjatyckich firm i dla azjatyckiego sposobu pracy, ale rzeczywiście te kobiety tam, one tak z jednej strony są tolerowane jako pracownice, no bo pracują, zacharowują się, chcą pokazać, że są w stanie, a z drugiej strony no właśnie nie mają czasu na to życie osobiste i tutaj ten ambiwalentny stosunek tych dwóch kobiet, czyli Mori i tej, jak ona tam Fuku coś tam na imię miała, i Amelie, gdzie Amelie jest nią zafascynowana, bo uważa, że to jest piękna kobieta, ona się w nią wpatruje i po prostu no, ma taki podziw dla niej, z jednej strony, to, a z drugiej strony taka, no, wręcz przejawia się to, przeradza w pewnym momencie w taką nienawiść, no bo ta Mori zaczyna ją gnębić, aż do momentu, kiedy ją tam wysyła, żeby toalety czyściła, więc to jest pod, taki stosunek dwóch kobiet bardzo, bardzo dziwny, a z drugiej strony to, co chciałam powiedzieć, czekajcie, bo zgubiłam trochę myśl, mi się tutaj zawikłałam. W każdym razie ta Mori, ona po prostu, już wiem, co chciałam powiedzieć, że ona z jednej strony była tą pracownicą, była dumna z tego, że dochrapała się, że doszła do tego, co ma jako stanowisko w firmie, a z drugiej strony cały czas czuła, że ten zegar tyka i taką presję czuła, że musi znaleźć tego męża, a nie ma kiedy tego zrobić, bo pracuje od rana do wieczora. I w momencie, kiedy pojawiał się w pracy jakiś facet, który był potencjalną zwierzyną, to znaczy był wolny i był dobrym kandydatem, to ona wręcz zmieniała swoje zachowanie i nagle zachowała się zupełnie nienaturalnie, co Amelie bardzo dobrze zresztą opisuje. I nawet do tego stopnia Amelie się z nią zaczyna bawić, że jak tam był jeden, kto to był, Amerykanin czy Kanadyjczyk? Holender, który przyszedł i był młodszy od niej, to ona jej mówiła, że on na pewno jest nią zainteresowany, bo ona się bawiła tym, jak ona będzie się zachowywała, jak on przyjdzie następnym razem. Więc to było niesamowite. I to też jest tak, że jakby kobiety muszą pokazać, że ten mężczyzna no, więcej wie. bardziej się patrzy właśnie, że więcej wie i wszystkie tak, jak się nawet widzi w filmach czy w jakichś tam opowieściach, to te kobiety tak się zachowują słodkie, takie ojeju, jak i ten, żeby pokazać, że no ta ich inteligencja jest niższa i żeby mieć to większe zainteresowanie i żeby nie pokazać, że ona na przykład jest mądrzejsza niż ten mężczyzna. I to też może być powodem tego zachowania tej fubuki. Słuchajcie, tutaj jeszcze mamy komentarz. Trochę mnie olśniłyście w swych wypowiedziach, bo dla mnie było niewyobrażalne, że przełożona tak ją poniżała, a ona na to pozwalała. Ja cały czas jestem przekonana, że Amelie, tak główna bohaterka, ona tam przeprowadzała swoiste studium obserwacji społeczeństwa, czy korporacji japońskiej, ona tam rozkładała wszystko na czynniki i ona się tym no, dobrze bawiła do swojego, bo ona mogła odejść w każdej chwili, ale my mamy wrażenie, że ona cały czas tam tylko pracuje, bo w książce tylko o tym jest mowa, ale ona tam ma swoje życie prywatne po pracy, oprócz tych 3 dni, kiedy tam pracowała pod rząd, prawda, ale przez ten cały rok, który opisuje, to ona ma swoje życie prywatne, tylko w książce skupia się tylko i wyłącznie na tej analizie korporacji i tych stosunków międzyludzkich w korporacji i stąd u nas to przeświadczenie, że ona tam cały czas była, iż to było dla niej takie bardzo istotne, ale myślę, że kiedy ona zdała sobie sprawę, że tam już nie zdobędzie doświadczenia jako tłumaczka i to już zaczęła tylko obserwować, co jeszcze mogą wymyśleć. Ale moim zdaniem nie przypuszczała, że ją nawet na dam pipi wyślą, prawda? Więc ja zgadzam się z tobą, Niko, w zupełności. Ale bardzo mi się właśnie podobała ta gra, taki wiesz, taki David Attenborough wśród zwierząt i ona, widać to było, że ona się bawiła, tylko że
od razu było, można też wyczuć, że jej chlebodawcy nie potrafili wejść w tą grę. I w momencie, kiedy oni zobaczyli, ale co się dzieje? Myśmy już cię tak zdegradowali, że już bardziej zdegradować cię nie da, nie ma już niższego stanowiska w naszej firmie, a widzimy, że ty się cały czas tutaj dobrze bawisz, coś jest nie tak. I to właśnie ją jeszcze bardziej tutaj trzymało w tej firmie. W jaki sposób można by było z nimi zagrać, żeby zobaczyć, do czego oni są zdolni. I wtedy, kiedy ona już odchodziła i każdemu dziękowała za ten czas i za to, ile się tam nauczyła, to podobała mi się rozmowa właśnie z jej przełożoną, która się pytała, co wniosłaś albo co myśmy wnieśli w twoją pracę. I jakie masz pomysły, żeby na przykład tutaj usprawnić? No to ona tak sobie pomyślała, nie mówiąc, że może na przykład właśnie talerzyk, na którym będzie 50 centów, tak jak tutaj w Belgii, kładzione przy przejściu do ubikacji. I to było bardzo fajne, bo wiemy, co ona powiedziała. Tak, dziękuję bardzo, tutaj bardzo się dużo nauczyłam, ta firma mi tyle dała, naprawdę do CV sobie wpiszę, do portfolio, dziękuję bardzo, a wiemy, co ona myślała. Ja właśnie chciałam dodać, że najbardziej właśnie w tej książce podobała mi się ta ironia i te takie pomiędzy wierszami jej takie przemyślenia, czy takie właśnie ubranie w takie... Jak można powiedzieć autoderyzją? Autoironia. Autoironia to jest, no jeszcze ciut, coś jeszcze więcej bym tu dodała, no, ja ale to było właśnie coś takiego. Ja bym powiedziała, że tutaj można zaobserwować rozwój osobisty, bo jak się coś dzieje u nas w życiu, na zasadzie w formie takiej złej, no bo tutaj można powiedzieć, że to była forma zła, to dokonujemy zmian. I tutaj jest już na wszelkich, na całym świecie jest tak, że jak u nas się coś dzieje, dokonujemy zmian życiowych. I dzięki temu ona też jakby znalazła siebie, to co... A fakt, no nie pomyślałam w ten sposób. Bo tutaj widzimy tą jej kreację, czyli myślenie, sposoby, w jaki sposób ona rozumuje. Czyli już nawet można powiedzieć, że tutaj już ma początki tego swojego pisania. Bo dużo ma tych wersji. Tak, bo ona już tylko powiem, że ona już w tej książce jest moment, bo kiedy jest ta pożegnalna rozmowa i ta się przełożona pyta, co będzie robiła, to ona tam w którymś momencie myśli sobie, ale tego nie mówi, ale myśli, że no przecież ci nie powiem, że już książkę pisze, że jej tego nie powie, że ona już tą książkę, ona już ją ma gotową do wydania, ona potem jedzie do Belgii ją tutaj wydawać. Tutaj ta kreatywność i tutaj też te właśnie filozofie pozwalają nam znaleźć, no u nich to jest ikigai, czyli sposób na życie, czyli z pasją, z swoim powołaniem i po prostu znalazła swoje ikigai, którym się spełnia. I dlatego też nawet jak czyta się jej wywiady, to ona mówi, że sobie nie wyobraża innego życia niż pisanie, a jakby ją pytają, czy co ona by robiła po tym czasie, no to jakby nie było pisania, to powiedziałaby, że nic, bo tam pisało, że mówi, że nic, ale no tutaj widać tą pasję i dlatego też ma taką twórczość i pisze tyle ciekawych książek, o których jeszcze nie wiemy. Nawiązując do tego, co powiedziałaś właśnie, że widać w tej książce rozwój jej i właśnie na końcu to tak fajnie widać na tych ostatnich już stronach, kartkach, kiedy ona właśnie już wie, że trzeba przemilczeć. Ona w myślach mówi to, myśli sobie to, co by chciała powiedzieć, natomiast już... do perfekcji opanowała sposób tego zachowania, jaki się od niej oczekuje. Ona po prostu się nauczyła. Ona sobie myśli, co będzie, ale wie, co powiedzieć. Kiedy ta się ją pyta, kim chciałaby być, jak dalej widzi rozwój swojej kariery zawodowej, to powiedziała jej, że chciałaby, znaczy nie że chciałaby, tylko zapytała ją, czy uważa, że ona by się nadawała, czy mogłaby być nauczycielką. No to oczywiście przełożona ją wyśmiała, więc ta od razu sobie myśli, kurczę, no to był błąd z mojej strony i już zapomniała się, że nie powinna tego powiedzieć na głos i oczywiście na głos mówi, no a czy myśli pani, że dałabym sobie radę jako sprzątaczka, jako śmieciarz po prostu na ulicy. No i ta jej, no tak, tam może. Więc po prostu ona wie, co trzeba mówić, przecież to jest pewne, że tak nie pomyślała, że ona nie myślała o takiej pracy później, ale już się nauczyła
I właśnie to jest fajne, że ona na początku to jest taka typowa Europejka. Nie chce sobie dać nacisnąć na odcisk, walczy o swoje, mówi, próbuje, a na końcu książki doszła już prawie do perfekcji, no tu się wysypała z tą nauczycielką, ale doszła do perfekcji, co trzeba powiedzieć, ona już tak. wie, kiedy głowę spuścić, zobacz, ona wie, jak się zachować. Każdy etap, bo ona musi złożyć jakby to podanie o zwolnienie. Każdego szefa. Na każdym szczeblu, prawda? I tak. Za każdym razem, jak mówi, to ona obserwuje reakcję i odgrywa tą swoją rolę, równocześnie notując, jak ta osoba naprzeciwko odgrywa swoją rolę. I za każdym razem jest to zupełnie inne, to jest niesamowite. Tylko ona... właśnie jest problem tego rodzaju, że jak się popatrzy na Japończyka, jak on mówi do ciebie, to nie widać na twarzy emocji. Bo u nas, w naszej kulturze jest, że my jakby artykułujemy nasze emocje i zaraz widać, że na przykład ktoś jest smutny, ktoś jest szczęśliwy i to wszystko widać na naszych twarzach, na naszym stylu zachowania, a jak popatrzy się na Japończyka, no to tego nie widać. Chyba, nie że, ma emocji, że... tak. Tak, faktycznie nie ma też emocji. Zwłaszcza w starszej Japonii przedstawia się twarze takie... W ten sposób na przykład, jak takie laleczki. Nie? Tak, tam jest chyba nawet właśnie niewskazane, żeby ktoś pokazał te emocje. Więc ja myślę, że oni są uczeni właśnie od najmłodszych lat tego, że trzeba maskować swoje emocje. Tak, że nawet jeżeli komuś mówisz, nie wiem, jesteś głupi, to masz to zrobić z uśmiechem, no. Nie, no, bez uśmiechu, bez niczego. Ale oni chyba dużo uśmiechają, Japończycy się dużo uśmiechają, oni wszystko z uśmiechem. To nie jest tak, że nic nie widać, u nich jest, mi się tak wydaje, że oni cały czas jest uśmiech. Tam jest sztuka kawaii, czyli wszystko musi być ładne, przepiękne, tak jak teraz są te jedzonka takie, co oni robią, te z buźkami, to jest kawaii i oni mają się cieszyć właśnie z rzeczy małych. I dlatego oni się tak cieszą ze wszystkiego, pokazują i to jest właśnie ta sztuka kawaii i oni właśnie w tej wersji właśnie żyją, nie? Sztuka kawaii. No ja chciałam jeszcze dodać, że w książce właśnie była taka scena, kiedy obie dziewczyny były na dywaniku u dyrektora, znaczy u przełożonego wyżej i przełożona naszej dziewczyny z kamienną twarzą opuściła gabinet, ale wtedy poszła do toalety i płakała. I nasza Europejka poszła ją pocieszyć, co dla japońskiej dziewczyny było po prostu potwarzą, bo nikt nie powinien widzieć, że ona płacze. I ona Japonka pomyślała, że Europejka chce ją poniżyć, bo widzi jej łzy i może w głębi duchu się z niej naśmiewa. Nie było to jej intencją, ale ten moment sprawił, że ich relacje zaczęły się psuć. Tak. Tylko tutaj dodam, że to nie było na dywaniku. To nie było na dywaniku, bo tu właśnie ona chyba dlatego jej te nerwy puściły, bo nie została wezwana do gabinetu, tylko przy wszystkich współpracownikach on ją okrzyczał. Bo pewnie gdyby to było na dywaniku, to ona by to przyjęła jak zawsze. Po prostu on tutaj poszedł krok dalej, on się na nią wydarł przy wszystkich współpracownikach, no i już ta Mori nie wytrzymała tego i poszła właśnie do toalety wtedy, bo to już było za dużo. I drugie, nawet dla niej. To jest wtedy, kiedy między dwiema kobietami te relacje się bardzo popsuły, jeszcze bardziej, o ile można było, kiedy ona, ta Mori ją zadenuncjowała, a Amelie, kiedy dowiedziawszy się, kto ich zadenuncjował, bo ona podejrzewała tego przełożonego powyżej Mori, pomyślała, no jak to, przecież my się przyjaźnimy, przecież tego, ja myślałam, że jesteś moją przyjaciółką i ona ją poprosiła na rozmowę, poszły gdzieś na bok na rozmowę i Amelie do niej z pretensjami wreszcie, no jak to, ja myślałam, że jesteśmy przyjaciółką, a ty mnie zadenuncjowałaś, to tak rozumiesz przyjaźń? I tutaj się okazało, że zupełnie inaczej ta Japonka patrzy na sprawę relacji, I wręcz ona nie rozumie, dlaczego ta Amelie ma do niej pretensje, bo to ona popełniła błąd, pisząc ten raport, a nie ona sama, ta Japonka, denuncjując. Ta denuncjacja była czymś wręcz pozytywnym w stosunku do dla nas, dla naszej mentalności. No denuncjacja to jest coś zupełnie nagannego. Bezczelne. To jest ubliżające powiedzieć komuś,
ty jesteś denuncjatorem, ty mnie podkablowałeś, ty jesteś kolaborantem w czasie wojny, a tymczasem tam to jest wręcz gloryfikowane. Także... Ja bym bardziej powiedziała, że to zazdrość, bo ona też chciała jakby szybciej zdobyć tą, a mówiła, że dużo czasu poświęciła na to, żeby mieć tą pozycję, którą ma, a ona by zaraz ją miała, no to to jest ta zazdrość jej, bo ona też dalej chciała się rozwijać i pod tym względem też zadenuncjowała, ale z kolei rozmowa typu właśnie, że powiedzenie, że czemu zadenuncjowałaś, no to oznaczało dla Fubuki, że o, już nie mam co udawać, więc zachowujemy się normalnie. Dlatego też ten cały szef, ten drugi, dla którego pisała o tym maśle, tak, to dobrze jej powiedział, że to nie ma sensu, bo tak to by miały w miarę normalne stosunki, ale ona by wiedziała tak naprawdę, kim ona jest, ale no przez to, że zadenuncjowała i ona to powiedziała jej, no to już te relacje się popsuły, a tak to by normalnie było tak samo, tylko żeby wiedziała, że już nie może jej ufać. Mhm. A teraz powiedzcie mi, jak wy oceniacie, bo ten Tenesi właśnie, ten od mlecznych produktów, on był jakiś taki inny od tej reszty. Normalny. On się poważył powierzyć jej jakieś zadanie, chociaż nie miał prawa do tego. Już sam fakt, że on chciał ją jakby wziąć do siebie, to tutaj no, jest odchył od normy. Ale z drugiej strony później, nawet kiedy ona już była tą panią Pipi, jak to się panią Klozet, jak to się w Polsce mówi? Babcia klozetowa. No, babcią nie była, no ale powiedzmy tą ciotką klozetową, on wręcz zasugerował taki bojkot, bo ludzie z jego działu przestali do tej toalety przychodzić, żeby jej roboty jakby nie dodawać. To było odważne. Piętro, co było z jego strony bardzo takim, no wręcz... No to była kwestia sabotażu, bo przecież ludzie zamiast spędzać w toalecie, ile tam się spędza, przypuśćmy 5 minut, musieli zejść piętro niżej, więc stracili na pracy. Tutaj on i to był tak właśnie, prawda? Więc to był sabotaż toaletowy, na pewno wymyślony przez tutaj szpiega z Belgii. Tutaj była jeszcze jedna taka wersja bardziej, ja tak myślę, że żeby jak nie będą chodzić do tej toalety, to ona nie będzie miała czasu, żeby pracować tam. Nie będzie miała pracy. Tak, że może to ona jest niepotrzebna i może ją stamtąd zabiorą, nie? Dokładnie, że jest niepotrzebna w tym czasie. Ale jeżeli chodzi o tego szefa, to on też powiedział taką fajną rzecz, że on podziwia kulturę właśnie belgijską. On tak coś podobnego powiedział, więc mi się zdaje, że on troszeczkę tej filozofii naszej zachodniej się po prostu zaznajomił, dlatego też inaczej się podług niej zachowywał, jak wtedy jej dawał ten cały projekt o maśle. To też może być ta wersja. Ale to jest wiadomo, spekulacja. On ją podziwiał, za to, że ona tak dobrze i tak szybko wykonała zadanie. Więc na pewno był z jego strony podziw dla jej jakby zdolności, no ale niestety dobrze wiedział, że nie może powiedzieć, że to ona to zrobiła, dlatego zaproponował, wręcz skrępowany był, ale czuł się w obowiązku zaproponować, że weźmie to na siebie, że niby on ten raport napisał. Ja jeszcze tak chciałabym, powoli zaczniemy już może kończyć, bo godzina 17 minęła, nie wiem kiedy. Jest jeszcze taki bardzo ważny element, znaczy dla mnie ważny, bo mi się to rzuciło w oczy, znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze to ten taki bardzo długi fragment poświęcony warunkom kobiet, o których Kasia wspomniała, te takie etapy, kiedy jest tego potem. I tutaj dzisiaj dowiedziałam się od Oli jedną taką rzecz, że w momencie, kiedy już jest małżeństwo i mają dzieci, to kobieta nie śpi wcale z mężczyzną. On śpi jak pan w swoim pokoju, a ona śpi w pokoju z dziećmi. Czyli to też świadczy o tym, jaka jest rola kobiet w społeczeństwie japońskim, prawda?
nie ma takiego równouprawnienia jak u nas, więc ona jakby no, może sobie pracować, ale oprócz tego musi być na posyłki i wszystkim się zajmować w domu. A druga rzecz, którą zauważyłam, to jest właśnie ten długi fragment, kiedy ona opisuje te jakby etapy życia kobiet i jak to wygląda w Japonii. A druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jak ta bohaterka zwraca uwagę i cały czas sobie doszukuje się podobieństwa charakteru danej postaci, danej osoby w związku z imieniem, bo te imiona japońskie oznaczają coś. Tak jak porównywała, że imię Amelie po japońsku to jest deszcz, a Fubuki to jest właśnie śnieg, bo ona się urodziła w czasie wichury śnieżne w styczniu i dlatego dostała tak na imię, bo te imiona to nie są takie imiona, które się powtarzają. One są zawsze związane z jakimś elementem, który rodzice chcą podkreślić. Są opisem czegoś, to jest po prostu opis czegoś. Więc to jest takie ważne, że znaczy ważne, ona jakby doszukuje się pewnej filozofii, jak imię może wpływać na dziecko i potem na dorosłego i w ogóle, no bo każdy dorosły przedstawiając się gdzieś, tak jakby od razu pokazuje jakieś cechy, które rodzice mu tam narzucili, nadając takie, a nie inne imię. Więc... Jak się przedstawiają, też jest fajne, bo oni podają wizytówki. Wszyscy się witają na podstawie wizytówek. Tak, tak. Podają sobie wizytówki, bo na początku jest, że nie można mówić ty, bo to jest bardzo obraźliwe u nich, że albo jest osoba na ciebie zła, czy coś i bardziej korzysta się to w rodzinnych wersjach. Jest to słowo anata. I to jest właśnie na takie obrażenie się, czy coś źle ktoś zrobił, to właśnie używają to w rodzinie, te sformułowanie. A jak się witają, no to właśnie podają te swoje wizytówki i dosyć często jest tak, że jak wybierają rodzice znaki, to tak naprawdę też się pytasz tej osoby, czy dobrze przeczytałeś znak, bo są różne czytania danych znaków i też się właściwie no, czyta ich imiona i się pyta, czy dobrze jest przeczytane, czy ten znak dobrze jest przeczytany, bo jest naprawdę bardzo dużo różnych imion i no, tak samo no, bardziej z Chinami, czy no, w Japonii też prawdopodobnie nie znają wszystkich znaków kanji, czyli tych słownych, więc też chcą mieć tą wersję, żeby umieli to przeczytać. A powiedz mi, Olu, co znaczy san, bo tam w tej książce cały czas jest, że po imieniu mówili, ale Amelie-san dodawali san zawsze to san. Jest formułowanie grzecznościowe, czyli oddajesz drugiej osobie szacunek i do jego czy jej imienia dodajesz san. Czyli taki szanujesz tą osobę. Coś takiego? Drogi. U nas to jest pani-pan. Aha. Tak jak panna Amelia. Oni to na końcu dodają. Wszystkie te takie formy właśnie występują na końcu. A to są jeszcze inne? Tak, są wersje takie już współchwalania się, czyli przyjaźni, rodzinne, to jest dużo różnych końcówek i też to wychodzi w sformułowaniach w zdaniach, bo jest wersja formalna dla wszystkich i wersja dla bliskich. Które... Ale daj jakiś przykład, co do bliskich można powiedzieć. Amelie co innego, zamiast tego san? Normalnie Amelie. No ale żeby coś właśnie dodać, jakieś takie sformułowanie bardziej przyjazne. Oni w większości dodają do czasowników końcówki takie już współfalające się. Aha. Zobaczcie, co Agnieszka pisze. Hej, hej, jak u nas byli Japończycy, byłam Agnieszka san. To było 21 lat temu, hehehe, dzięki za przypomnienie. Ogólnie oni nie mają litery L, bo tu na przykład mamy Amelie, tak? Ame oznacza deszcz i to jest pisane dwuznakowo w katakanie, bo to jest słowo pochodzenia zachodniego, bo ona była ganjinką, czyli jest z alfabetu katakany używane. A że li nie było, bo li u nich nie ma, to albo wymieniają to na ri,
albo ucinają. Tutaj jak mówi, że ona jest typowo deszczem, no to ucięli końcówkę i wyszło tylko ame, jako deszcz. Tylko że bardziej właśnie w Japonii czy w tych azjatyckich krajach to się nie używa jednego znaku, jak się przedstawiasz, bo fizycznie jakby nie urodziłeś się tam i nie nadali ci imienia znakowego. Jako rodzina, czyli chociaż jeden z rodziców jest Japończykiem, no to wtedy te znaki się pojawiają. Ale jeżeli jesteś z innej kultury i cię przekształcają, no to wtedy korzystasz z alfabetu, z zagranicznych słów i tak bardziej widzą to jako poprawność. Bo jak później niektórzy sobie robią znakowe imiona, to u nich tak średnio to wygląda. Ja chciałam jeszcze tak szybciutko na koniec też, bo mówisz, Nika, że te rzeczy cię tak uderzyły, że dużo było o sytuacji kobiet, ale też, co prawda, na końcu książki o samobójstwach w Japonii, że one są liczne i że tak naprawdę często jest tak, że lepiej popełnić samobójstwo, niż jak znaleźć wyjście z sytuacji, czy poprosić o pomoc. To też jest takie znamienne. To jest taki honor dla rodziny. Tak. Że nawet jest honor dla rodziny, że tak zrobił, a nie... Ktoś się zabije. Popełnić samobójstwo. To tak jak samuraje, prawda, popełniali samobójstwo jeszcze na oczach wszystkich. Tak, tylko tutaj jest bardziej o tych kobietach, że właśnie, że dziewczyny tak często i że rodzina, no bo zobaczcie, u nas w naszej kulturze, jeżeli jakaś nastolatka dziewczyna nie znajdzie sobie męża, nie wiem, coś się dzieje i popełni samobójstwo, to jest dyshonor dla rodziny. Wszyscy przeżywają, że nie pomogli, że coś się stało. Tak, że nie widzieliśmy, że no cała rodzina, to jest takie wstydliwe potem o tym mówić, właśnie, że w ten sposób umarły. Tak. Że to jest taki, każdy czuje, wyrzuty sumienia wszyscy czują. A tam, właśnie jak ona to opisuje na końcu tej książki, że właśnie jeżeli się ktoś zabije, to jest super dla rodziny. Rodzina jest dumna z niej. Bo a co jeszcze kiedyś... mnie uderzyło na samym końcu, jeszcze tylko to powiem, że Amelie na końcu, jak już wydała książkę, to dostała gratulacje od swojej przełożonej. Czyli jednak tamta ją śledziła, jej karierę i jednak tak jest pewnie, jak Olu mówi, że ona jej zazdrościła po prostu. Tak, ale zobaczcie, bo w momencie, kiedy Amelie wydała książkę i jakby się już przestała być rywalką dla pozycji tej Fubuki, to ta jednak zdobyła się na coś takiego, żeby jej wysłać z drugiego końca świata, nie wiem, tam kartkę, czy pocztówkę, czy co to, czy list, i jej pogratulować wydanej tej książki. I to jeszcze. Ale po japońsku. Po japońsku. Czyli ją uszanowała ją, także uszanowała. Tak. Ona jednak zna ten japoński. Ona już nie była zagrożeniem. Tak, nie było już zagrożeniem. Pod tym względem nie była już zagrożeniem. Olu, bo ja ci przerwałam, a ty o tych samobójstwach coś tam chciałaś powiedzieć. A, bo kiedyś seppuku, jak robili, to było, jeżeli ktoś został dyshonorowany, to mógł odzyskać honor przez seppuku. Dlatego się zabijali masowo, jeżeli coś tam nie wyszło. Bo na przykład też było, bo ja też czytałam ostatnio książkę Kitsuji, to jest o technice naprawiania zepsutych naczyń, czyli tych takich, które niektóre wiążą z nami na przykład jakieś tam wersje. Tak, ja mam czarną. Ja kupiłam wczoraj tą książkę w Krakowie w Empiku. Mówię o czymś innym, ale to słowo jest jakby punktem wyjścia. A to jest tej amerykańskiej Japonki, tak? Nie, to jest akurat takiego, to jest o rozwoju osobistym, ale to kintsugi jest po prostu wyjściem do mówienia o tym, że problemy w życiu są w ostatecznym rozrachunku czymś dobrym dla nas, tak jak te złote sklejenie porcelany japońskiej dodaje jej wartości. To też wezmę, zaraz też pokażę. Aha, też mam kintsugi. Też mam, ale to napisała Japonka. Ona ogólnie wyszła za amerykańskie, nie, to tak było, że jej rodzice byli parą mieszaną
Japończyk, Japonka i Polak, który mieszkał w Ameryce. I oni się poznali i właśnie ona jest jakby dzieckiem ich. I tutaj ona znalazła jakby swój sens istnienia poprzez Kintsugi, czyli właśnie tej techniki dostrzegania niedoskonałości poprzez złote pęknięcia. Mhm. I jest taka historia właśnie związana z Japonią, że pewien samuraj, szef samurajów, szogun, zamówił sobie w Chinach porcelanę. I ona została wykonana z najlepszych składników i dostali właśnie ją w Japonii. I jeden z jego podwładnych samurajów przez przypadek zniszczył to. I to był dla niego ogromny dyshonor, że została zniszczona ta mała czarka, bo tam czarkę rozwalił. I została z powrotem wysłana do Chin do naprawy. I oni to naprawili właśnie tym całym klejem razem ze złotem. I on później, żeby odzyskać honor, to on popełnił właśnie samobójstwo seppuku, żeby odzyskać honor. I oni to właśnie robili, żeby odzyskać honor. Te samobójstwa były. To nie wchodzi w ogóle w moje wyobrażenie o życiu. No niestety, nasza mentalność jest zupełnie inna, ale ja mam wrażenie, że w pewnych społeczeństwach życie ludzkie ma zupełnie inne znaczenie. Dla nas życie ludzkie jest czymś bardzo wartościowym i takim, no, takim najważniejszą wartością. Natomiast przecież ratujemy wszystkich za wszelką cenę. Lekarze, wiesz, ktokolwiek, zawsze jest to największy czyn bohaterski, uratować komuś życie, prawda? Natomiast mam wrażenie, że w pewnych społeczeństwach, w tym między innymi w społeczeństwie japońskim, honor jest dużo ważniejszy, aniżeli życie jako takie, prawda? Każdy jest... Ja jedno zdanie na ten temat, nie z kultury japońskiej, ale muzułmańskiej. Kiedyś wypowiedź słyszałam jakiegoś przywódcy, czy to był imam, czy przywódca wojskowy, ichniejszy, który powiedział bardzo właśnie taką znamienną rzecz, że wy Europejczycy nigdy z nami nie wygracie, bo wy, dla was jest życie najważniejsze. Wy będziecie robić wszystko, żeby ocalić swoje życie. A dla nas są ważniejsze inne rzeczy. My się cieszymy, jeżeli dla sprawy ważniejszej umieramy. A wy robicie wszystko, bo u was jest życie z wartością nadrzędną, a u nas nie. I dlatego wy nigdy z nami nie wygracie. No niestety, to jest niesamowite. Nie wiem, skąd to się bierze w ogóle, bo nam się wydaje, że nasze wartości powinny być uniwersalne. A tu się okazuje, że wcale nie. Że to, co dla nas jest najważniejsze, dla innych jest mniej ważne. Ale nie najważniejsze w każdym razie. Także niesamowite. No w każdym razie ta książka dla mnie z pokorą i uniżeniem to jednak jest takie swoiste studium społeczeństwa japońskiego i ja się bardzo wiele z tego dowiedziałam. Także polecam tym, którzy jeszcze nie czytali. Nie wiem, dziewczyny, czy na zakończenie chcecie jeszcze coś dodać na temat tej książki jako takiej, czy by ogólnie rzecz biorąc, polecacie czy nie? Kto poleca? Polecamy. Ja polecam i kupuję. Tak, polecam, zwłaszcza, że to nie tylko jest studium, jak ty mówisz, Nika, że życia japońskiego, ich kultury, ich sposobu bycia i postrzegania świata, ale i dla nas, my możemy dużo z tego wyciągnąć, nauczyć się właśnie tej pokory takiej, tej buńczuczności się trochę pozbyć, bo my jednak mamy takie, że jeżeli co na końcu języka, to trzeba powiedzieć, bo to jest ważne, co ja myślę, a właśnie może trzeba by się nauczyć od tych Japończyków, no i od Amelii też, no bo ona też się w którymś momencie nauczyła, jednak pomyśleć, a niekoniecznie powiedzieć. Dokładnie, zatrzymać dla siebie niektóre myśli, prawda? Słuchajcie, ja o tym nie wspomniałam i tutaj widzę, że Jola nam przypomniała, Jola Tchórzewska, że bardzo ciekawy live, dziękuję, nie oglądam was od początku, ale właśnie znalazłam, że jest film na podstawie tej książki.
Jest film, ja o tym wiedziałam, czytałam, nie miałam tak, okazji. Tak, ja też o tym czytałam. Ale podobno jest bardzo wiernie odtworzony, jakby atmosfera książki jest wierna, znaczy wersja filmowa jest na książce. I powiem wam, że z chęcią sobie to kiedyś obejrzę, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, jak oni mogli to nagrać. I tutaj jeszcze mamy komentarz Ilonki, która pisze, że też poleca, więc ogółem jesteśmy chyba wszystkie zgodne co do tego, że warto poświęcić te parę godzin na przeczytanie tej książeczki, bo ona nie jest... Ja polecam i też inne książki, na razie tylko Sław przeczytam, ale ja myślę, że to jest autorka warta zatrzymania się. Na pewno jest oryginalna, nietuzinkowa. I prawdę mówiąc, no nie dziwię się, ja tylko kilka jej książek czytałam, bo to mój syn, jakby dzięki mojemu starszemu synowi ją odkryłam kiedyś, bo ona do mnie nie przemawiała, tak wizualnie jak widziałam tą jej całą... No właśnie. Ale muszę przyznać, że jej książki są bardzo takie intrygujące i dające do myślenia. Intrygujące, tak, dokładnie. Ja jeszcze tylko powiem, że za miesiąc ja sama będę już wędrować na Camino de Santiago de Compostela, ale zaprogramujemy nasze spotkanie tak jak zaplanowane. Mam nadzieję, że ktoś do mnie dołączy, żeby porozmawiać. Nie wiem, czy zdążę przeczytać tę książkę. Kto zaproponował tę książkę, pamiętacie? Erykiem... Nie widzę. Kto to był? Jeżeli Szmita, to mogłam ja. Pewnie Lucyna. To. O Papuga. No to ja po prostu proponowałam wszystko, co Szmita. Dobrze, Lucynko, będziesz mogła być obecna 25? Jeżeli nic się nie wydarzy, to tak. Bo ale wiecie, co jest najśmieszniejsze, że 25 lipca to są imieniny Jakuba. To jest dzień świętego Jakuba, a ja będę na Camino. Camino de Santiago de Compostela, czyli na szlaku świętego Jakuba. I akurat wtedy będzie wieczorem ten klub. Postaram się tak zaplanować noclegi, żeby tej nocy nie być w jakimś takim zbiorowym pokoju gdzieś w schronisku, tylko zarezerwować sobie może jakieś... Miło z twojej strony. Ja będę wtedy w podróży do Polski, o ile nie będzie kolejnych lockdownów. Nie mów, bo ja będę na weselu, więc... Ale słuchajcie, to jest niedziela, nie będzie wesela w niedzielę, tylko pewnie w sobotę. A ja w niedzielę... Weselu. Ale teraz w Polsce są wesela we wszystkie dni tygodnia. Ja byłam w szoku. I właśnie siostrzenica mi mówi, że poniedziałki, wtorki, bo jak są ograniczone ilości ludzi, więc teraz jest cały tydzień obstawiony weselami. Teraz nie ma niedziela, poniedziałek, po prostu są codziennie. Było wesele w tym hotelu, gdzie ja byłam, w Inwałdzie. Wesele było i w piątek, i w sobotę. Oczywiście, dzień po dniu. Dzień po dniu są. Jak młodzi chcą rezerwować salę, to się okazuje, że środy, czwartki, nie, wszystko jest obstawione. Słuchajcie, ja tylko nie wiem, jak ja zdążę taką kobyłę przeczytać, kurczę, przez... Ale Szmita się szybko czyta. Tak. Ale wiesz, że ja to będę musiała dźwigać w plecaku 2 tygodnie. A kiedy wychodzisz? 17 wyjeżdżam i ruszam na szlak 18. Audiobook! No do 17 przeczytasz. Wyrywaj kartki, będzie lżej. Wyrzucam, żeby było lżej. Nie, zobaczę, czy jest może audiobook. Rzeczywiście, to byłby dobry pomysł, dlatego że no jednak to jest ciężkie, bo a tu każdy gram się liczy w plecaku, wiecie. Więc ja poczytam, ile mogę w papierze, a potem postaram się może zdobyć audiobooka. Przypomnę więc, że 25 lipca o godzinie 19 w niedzielę będziemy omawiać kolejną lekturę Eric Emmanuel Schmidt, Le Baroque de l'Arezzo. I to jest o Brukseli. Także dla osób zainteresowanych Brukselą, tak, to zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziewczyny, ja wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że byłyście dzisiaj ze mną obecne, bo naprawdę bardzo fajnie mi się dzisiaj z wami rozmawiało. Ola, dziękuję, że dołączyłaś. Dzięki Olu, tak, za twoje doświadczenia. Dziękujemy za wszelkie komentarze, które pozwoliły nam może trochę lepiej odczytać pewne elementy przesłania tej książki. Czy chcecie coś na koniec dodać? Bo już będziemy kończyć. Już może nie. Dziękujemy.
Tak, dziękujemy. Do widzenia i no cóż, do następnego za miesiąc. Cześć.